Dzień kobiet, niech każdy się dowie, że dzisiaj jest święto dziewczynek. Uśmiechy są dla nich, zabawa i taniec, piosenka z radia popłynie. Dzień kobiet, niech żyją nam zdrowe i pani nasza i mamy, i woźna kucharka, przedszkolna lekarka, im wszystkim kwiaty dziś damy. Jak się okazuje, nie tylko kilkuletni mężczyźni znają słowa tej przedszkolnej piosenki. A już z pewnością prawie wszyscy pamiętają, że 8 marca przypada Dzień Kobiet. Dla jednych jest to sympatyczne święto podkreślające kobiecą wyjątkowość. Dla innych to komunistyczna pozostałość. Bo choć Święto Kobiet po raz pierwszy obchodzono w pierwszej dekadzie XX wieku w Stanach Zjednoczonych, wielu osobom ten dzień kojarzy się raczej z czasami PRL-u i z wręczanymi wtedy masowo goździkami czy rajstopami. Dlatego dziś nie wszyscy panowie chcą celebrować tę datę. No właściwie prezentów od męża nie dostaję, bo mój mąż twierdzi, że to jest święto komunistyczne. Nawet kwiatkami nie kupuje, ale w tym roku zorganizowałam to sobie w ten sposób, że mąż kupował pojedyncze kwiaty dla kobiet w szpitalu. Ja sobie wzięłam do ręki dużego storczyka i powiedziałam, żeby zapłacił, bo on jest mój. Na szczęście większość panów nie doszukuje się w Dniu Kobiet jego zabarwień politycznych, lecz traktuje go jako okazję do wyrażenia sympatii dla wybranek serca, koleżanek, mam, babci, cioć. Słowem, nie postrzega tego święta jako reliktu po PRL-u. Chyba jakaś, nie wiem, jest niesprawdzona wiadomość, dlatego że jak dobrze sięgam pamięcią, to chyba w Stanach Zjednoczonych powstało święto, a Stany Zjednoczone raczej z komuną nie mają dużo wspólnego. No wiadomo, że w czasach PRL-u było jakby to święto chłopione, ale myślę, że każda okazja złożenia życzeń najbliższym jest dobra. Najbardziej jednak marcowe święto lubią oczywiście same kobiety. To święto jest bardzo potrzebne. Kobiety muszą być docenione, chociaż w ten dzień. Poza tym święto kobiet obchodzę od iluś lat, jeszcze w Stowarzyszeniu My Kobiety. Były to babskie imprezy, doskonałe. A kolejny rok tutaj w ośrodku Sokoła. Na podobny sposób spędzenia wieczoru 8 marca zdecydowało się około 60 pań. Zostawiły swe brzydsze połowy w domu, by w damskim gronie uczcić marcowe święto. Choć nasza kamera uchwyciła też kilku rodzynków, którym udało się na chwilę dostać na imprezę. Co przewodniczący robi na comrze babskim? Czyżby pan Krzysztof Zubik był kobietą? Nie. Jak widać, jestem facetem, a tak się składa, że tutaj z panem starostą mówiliśmy się, że skoro panie z naszej gminy, z naszego powiatu obchodzą swoje święto, to koniecznością jest, żebyśmy złożyli życzenia i myślę, że zostaniemy życzliwie przyjęci, a jak to będzie, to zobaczymy. Dodajmy, że atrakcją tegorocznego Święta Kobiet w Szanowie był recital znanego aktora i śpiewaka tenora Jacka Wołcickiego, który odbył się w sali teatralnej Szanowskiego Domu Kultury. Publiczność nagrodziła jego występ dużymi brawami. Słońce, słoneczko, rozgrzane, złociste, chmury białe, pasterz złotowłosy, białą pełnę kładzi, halą idzie bosy, dokąd je prowadzi. Kto na niebie, ponad głowami płyną te baranki stadami, niedziela wstaje.